Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Ci powiedzieć troszeczkę na temat nowości katalogu 16, naszego pierwszego katalogu świątecznego, ponieważ zawsze mamy dwa świąteczne katalogi w roku 16 i 17, dzisiaj 16 i troszeczkę już katalogu, który mija, katalogu 15, ponieważ tych nowości było dość mało, więc dlatego postanowiłam połączyć ten film. Może zacznę od katalogu 15, który się już kończy lub też skończył, w zależności od tego, kiedy oglądasz, ale oczywiście kosmetyki można cały czas w ofercie, one są i cały czas można je kupić. Więc w katalogu numer 15 mieliśmy krem do stóp, mamy cały czas krem do stóp, bo w 16 jest on również, śliwkowy. Znaczy on jest z zapachu śliwki, tam pewnie jakieś składniki również są, natomiast dla mnie jest to ten sam krem, który jest w naszej ofercie Fit Up, również ten taki z miodem. Powiedziałabym, on latem wyszedł, że to jest ta sama konsystencja, po prostu troszeczkę więcej zapachu ze śliwki, być może jakichś ekstraktów ze śliwki. Natomiast jeśli chodzi o nawilżanie, o taki fajny filtr zostawia na stopach, bardzo przyjemny zapach właśnie na tę porę roku, jesienno-zimową, sympatyczny, naprawdę polecam. Mieliśmy w katalogu 15 również nową odsłonę Pure Skin, kosmetyków dla cery tłustej i cery trądzikowej. To jest akurat, te kosmetyki używa mój syn, ja ich nie używam, ponieważ no, wolę coś dla kobiety dojrzałej, natomiast przede wszystkim widzę faktycznie, że te krosty na twarzy mojego syna są niwelowane, są takie wysuszane, nie ma żadnych nowych wykwitów, także na pewno bardzo fajnie się on sprawdza. Także co mamy? W składzie żel do mycia twarzy, tam jest jeszcze w ofercie również żel peelingujący. Mamy tonik, bo oczywiście zawsze po myciu twarzy należy buzię stonizować. I tutaj jest krem matujący. Ten krem będzie się świetnie nadawał również do skóry tłustej. Oczywiście to nie jest zestaw tylko dla nastolatek, tak? Dlatego, że jeśli ktoś ma 30 lat i się bara, czy 40 i się bara z trądzikiem pospolitym, no to oczywiście też może tych kosmetyków używać. W porównaniu do poprzedniej serii, ta jest wzbogacona o różnego rodzaju ekstrakty z owoców. Każdy z kosmetyków ma inny, tam jest papaja, bodajże jeszcze jakieś inne są składniki, ale o tym możecie oczywiście wyczytać w każdym jednym katalogu. Innym kosmetykiem, który bardzo mi się spodobał, jest szampon do włosów regenerujący. Szampon, który rekonstruuje włosy, odbudowywuje je i faktycznie, słuchajcie, bardzo fajnie regeneruje włosy, natomiast dla mnie, ponieważ jak widzicie, ja mam włosy krótkie, dość mocno obciąża, dlatego ja nie używam tego szamponu codziennie, ale tak co trzeci dzień na przykład, tak? I w tej ofercie jest jeszcze maska i odżywka. Odżywkę komuś pożyczyłam, żeby sobie dziewczyny przetestowały, ale nie używam odżywki i szamponu jednocześnie, dlatego że po prostu miałabym te włosy oklapnięte na maksa. Używam na zmianę, świetnie się pieni, cudownie pachnie, naprawdę jeśli chodzi o konsystencję, bardzo fajnie, czasami ja lubię w ogóle kosmetyki, lubię szampony do włosów, które mocno się pienią, ja wtedy mam takie poczucie, że te włosy naprawdę umyłam i ten szampon bardzo dobrze się pieni, ma bardzo fajną konsystencję, cudownie pachnie, no mówię, tutaj tylko jeśli chodzi o to obciążenie tych włosów, musicie sobie sami najlepiej przetestować, natomiast z drugiej strony na pewno mocno odbudowuje, bo ja czuję, jak włosy są takie gęstsze i czuję, że one są grubsze, także na pewno pomaga, na pewno jest świetny. Z kosmetyków do makijażu w katalogu 15 weszły produkty Jordani Gold. Może zacznę od pomadek, które są rewelacyjne. No, ja jestem zachwycona, ja mam bardzo dużo pomadek Jordani Gold, one po pierwsze no, mają konsystencję masła, one cudownie nawilżają, bardzo fajnie kryją te pomadki. Do tego wszystkiego są cudowne kolory, takie bardzo modne kolory. No i ja niezmiennie uważam, że opakowania są po prostu no, najlepsze na świecie. Nie ścierają się, co najważniejsze, nie ma takiego efektu, taki tandety, tylko naprawdę jak się gdzieś jest i wyciąga się pomadkę, to po prostu jest luksusowo, a ja coś takiego lubię i no, jestem zachwycona jakością pomadek Jordani Gold. Mam ich bardzo dużo w swojej
kosmetyczce, także no, naprawdę ja również polecam. Eyeliner, bardzo intensywne, bardzo mocne eyelinery. One są w pisaku, tutaj mam akurat niebieski. One są bardzo ciężkie do zmycia później, więc od razu proponuję, żebyście miały coś w zapasie w domu, żeby można było makijaż zmyć, bo będzie ciężko. Naprawdę super trwałe i no, polecam, jeśli ktoś tylko lubi tego typu no, formę, tego typu kosmetyki do makijażu oka, to naprawdę polecam. Tusz do rzęs, silikonowa szczoteczka. Ja bardzo lubię ten tusz, dlatego że on cudownie mi rozdziela rzęsy. Czyli można powiedzieć, że mam każdą rzęsę pogrubioną i no jest taki, taki naturalny, dzienny efekt tym tuszem można zdobyć. No jeśli tylko ktoś lubi silikonowe szczoteczki, oczywiście trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, ponieważ one te szczoteczki mają to do siebie, że one tak czasami jak nieumiejętnie sobie pomalujemy, to możemy sobie gdzieś tak zakłuje nas i wtedy to może boleć, ale to trzeba z każdym tuszem umiejętnie oczywiście się posługiwać. No i na sam koniec zostawiłam kosmetyk z katalogu 15, który najmniej mnie zachwycił, ale dlatego, że po pierwsze nie lubię takiej formy kosmetyku do oczu, a po drugie kolory. Ja mam szaro-błękitne oczy, tęczówkę oka. I te kolory, które ta firma Oriflame nam przygotowała, no to tak niekoniecznie zachwycają mnie i no bo tak mam jedną wielką plamę. No nie wyglądam atrakcyjnie w tego typu kolorze. No i do tego są te kuleczki, takie drobne kuleczki. Jak mieszam pędzelek, jest rewelacyjny, świetny. Szczególnie tutaj do podkreślenia oka w kąciku zewnętrznym. Natomiast jak próbuję coś nabrać, no to wiecie, to jest takie, te kuleczki wypadają w ogóle tak. No, jeśli chodzi o cienie do powiek, no to ja jednak zostanę wierną fanką D1. Uwielbiam te cienie, tym bardziej, że można je malować na mokro również, czyli jak mam, tutaj już mam bardzo mocne zużycie tego cienia, jeśli mam na przykład dwa kolory, to później jak mam zbliżony pędzelek, ale wilgotny, on nie może być mokry, bo inaczej no, zamoczycie sobie kosmetyk. Jak jest wilgotny, świetnie, wtedy kolor jest bardziej intensywny. Także no, ja D1 uwielbiam, kocham i zostanę przy D1, jeśli chodzi o cień. To tyle, jeśli chodzi o katalog 15, a w katalogu 16 firma Oriflame przygotowała dla nas nowości. Takie już świąteczne, a zapachów jest bardzo dużo, zapachów, kolorów świątecznych, słuchajcie. Może zacznę od tej wody takiej, no właśnie świątecznej. Si Magnifique, ona przychodzi w takim opakowaniu, takie proste, zwykłe pudełko. Zresztą opakowanie też jest, no szału nie ma, ale zapach jest rewelacyjny. To jest zapach taki właśnie świąteczny już i to jest super zapach na tę porę roku. W ogóle sobie nie wyobrażam już w marcu używać tych perfum, bo wydaje mi się, no jakoś tak nie współgra. Ale już od tego momentu uważam, że jest naprawdę super. Gdzieś jest jak się czuję te perfumy, tą wodę toaletową, bo to jest woda toaletowa, faktycznie no przenosi mnie przynajmniej w ten okres taki świąteczny. No, woda mi się podoba, jest intensywna, mocna woda, więc jeśli ktoś lubi, to naprawdę polecam. Do tego mamy żel pod prysznic i balsam. Żel pod prysznic i balsam do ciała. Żel pod prysznic, który cudownie pachnie od tej samej nucie zapachowej. Oczywiście kosmetyki są co woda. Cudownie pachnie, więc od razu rano jak kąpię się i używam tego żelu, to już czuję ten zapach taki naprawdę przyjemny. I do tego balsam. I uwaga, balsam jest naprawdę bardzo taki intensywny, jeśli chodzi o konsystencję. Jest bardzo bogaty w składniki odżywcze, ponieważ jest bardzo gęsty i ma faktycznie takie drobinki. Także cudownie będzie, szczególnie dziewczyny na dekolt, tutaj gdzieś, wiecie, jak chcemy podsłaniać troszeczkę ciało, to te drobinki no, w świetle, no, w tym przypadku w świetle świec, choinek, no to na pewno będzie się bardzo fajnie mieniło, ale niekoniecznie oczywiście na okres świąteczny, bo i teraz również bardzo fajnie możemy sobie gdzieś wychodząc
nałożyć ten balsam i będziemy mieć pięknie błyszczące ciało. Do tego również zobaczcie wszystko czerwone. Też mieniący się lakier, ja akurat mam tutaj jeden lakier do paznokci, no ale w ogóle Diwan to są te nasze najlepsze lakiery do paznokci. Jeśli ktoś tylko lubi tego typu kolory, to jest tych kolorów kilka do wyboru, tak samo pomadki Power Shine, jeśli ktoś lubi, to oczywiście polecam takie błyszczące. Ja jednak niekoniecznie wolę zostać przy matach, przy satynach, jeśli chodzi o pomadkę, ale są osoby, które na przykład mają wąskie usta i wtedy faktycznie te wszystkie pomadki, które mamy w naszej ofercie, te błyszczące, no faktycznie wtedy powiększą Wam usta i będzie taki efekt, jakbyście te usta miały powiększone, więc jeśli ktoś lubi, to oczywiście możecie sobie te Power Shine pomadki. Power Shine pomadki też są bardzo dobre, jeśli tylko, no mówię, one są tylko mocno błyszczące, jeśli ktoś lubi takie mocno błyszczące pomadki, to oczywiście może sobie je zafundować. Ale jeszcze taką inną nowością, jaką mam, to miodzik, nasz tradycyjny miodzik. Ten jest z zapachem cynamonowym, z olejkiem cynamonowym. Słuchajcie, przepięknie pomarańczowy kolor, ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że ten miodzik zdecydowanie lepiej nawilża skórę niż wszystkie jego bracia i siostry, że tak powiem, dlatego że on ma w składzie olejek właśnie cynamonowy, więc olejek ma, wiadomo, jest jeszcze taką tłustszą konsystencję i mam wrażenie, że on jeszcze lepiej nawilża niż poprzednicy. No i do tego zapach jest po prostu obłędny, bardzo mi się podoba i bardzo mi się podobał również ten miodzik wiśniowy. Został on wycofany. No i teraz myślę, że ten cynamonowy będzie właśnie moim, no chociaż on jest w kolekcji limitowanej, więc pewnie za chwilę też się go pozbędziemy. I z Spice Citrus krem do rąk i mydełko. Słuchajcie, mydełko jest glicerynowe. Boże, jak ono pachnie, jest po prostu obłędne. Nie tylko do łazienki, bo nie wszyscy mamy w łazience takie mydła w kostce. Niektórzy mają takie mydła w płynie, ale obłędnie pachnie. Słuchajcie, proponuję również jako, bo on kosztuje niewiele, ile tam 3 zł. Zaraz Wam powiem dokładnie, ile kosztuje to mydło, bo tak, 2,99 jako zapach do szafy na przykład. Te zapachy do szafy kosztują więcej niż to mydełko. A naprawdę powiem Wam, że tak cudownie, tak intensywnie pachnie, że no ja jestem zaskoczona. I to samo z tej samej serii krem do rąk. Krem ma dość lekką konsystencję jak na krem do rąk, ale przepięknie pachnie. I znowu, zapach jest cudowny. Natomiast wiem, że nie każdy z nas lubi, jak dłonie pachną tak intensywnie, tak mocno. No dlaczego? Dlatego, że jak jemy kanapkę, na przykład, tak, no to wiadomo jest, że później ta kanapka, ten zapach może nam przeszkadzać, więc tutaj kwestia jest wyboru, natomiast uważam, co roku firma Oriflame chyba wypuszcza takie krem do rąk właśnie o takim fajnym zapachu, natomiast uważam, że to jest, dziewczyny, bardzo fajny prezent dla naszych klientów, na przykład, tak mówię, dla konsultantek, na przykład możecie, dziewczyny, konsultantki, wrzucić swoim klientce na przykład właśnie to mydełko w prezencie, ewentualnie ten krem, ponieważ no pięknie pachną, naprawdę cudownie, świątecznie, no jestem zadowolona. Mydło jest obłędne, słuchajcie, naprawdę, po prostu jest super. No dobrze, to chyba wszystko, jeśli chodzi o nowości tych dwóch katalogów. Zachęcam Was oczywiście do odwiedzania biura, do testowania. Oczywiście jak nie jesteście z Piotrka Wadrymalskiego, to myślę, że w każdej miejscowości też jakieś biuro regionalne jest i myślę, że w każdym biurze kosmetyki będziecie mogli przetestować i zobaczyć zapachy i konsystencje. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzin, zachęcam Was, jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie do nas dzwonić, kontaktować się z naszymi konsultantami. A póki co życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, cześć!